rozpoczęciem tego samego meczu. Minutą ciszy uczczono pamięć działacza klubu trzeciej ligi, który tydzień wcześniej zmarł podczas podobnych zajść. To smutne, że kraj mistrzów świata musi opłakiwać zmarłych, organizować minuty ciszy i liczyć rannych, jakby to była wojna, komentują zajścia dziennikarze. Obaj zapowiadają, że wygrają walkę i to przed czasem. Obaj mówią o swoim przeciwniku, że właśnie na taki worek treningowy czekali. Tylko godziny dzielą nas od starcia Tomasza Adamka z Chadem Dawsonem. Stawką pojedynku PAS Federacji WBC wagi półciężkiej. Pojedynek na Florydzie będzie dla Tomasza Adamka trzecią walką w obronie tytułu. Amerykańscy dziennikarze nie chcą typować faworyta. Obaj pięściarze są niepokonani. Polak stoczył w zawodowej karierze 31 walk, jego przeciwnik 23. Ja jestem spokojny, ale pod warunkiem jednym, że Adamek będzie od Amerykanina szybszy. Za walkę z Dawsonem Adamek dostanie około 500 tysięcy dolarów. To dwa razy więcej niż za ostatni pojedynek z Australijczykiem Paulem Brixem. Chad Dawson jest pewny siebie, ale nie zamierza wdawać się w pięściarską bójkę. Ja wolę czysty boks, ale jeśli Tomasz mnie do tego zmusi, pójdę z nim na wojnę, nie ma problemu. Jeśli polski pięściarz wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko, jego kolejnym rywalem będzie prawdopodobnie Jamajczyk Glenn Johnson. Walka miałaby odbyć się w Katowicach. Panie Tomku, niech pan da czadu. A dziś jeszcze podsumowanie dnia w sportowym wieczorze o 22:45 w TVP Sport i w regionalnej Trójce. Teraz to wszystko, życzę miłego wieczoru. A jeszcze jedno, gdyby zastanawiali się państwo, kto wygra finał Mistrzostw Świata Szczypiornistów, to raz jeszcze przypominamy. Do zobaczenia jutro. Co zrobimy? Wygramy! Co? Wygramy! Co? Wygramy! Polska! Już dziś o 20:15 piosenka dla Europy. Krajowy finał Eurowizji 2007. Na dzikim zachodzie prawo kończy się tam, gdzie rządzą pieniądze i przemoc. Miałeś ich tylko nastraszyć. Ludzie bardziej się boją, kiedy giną. Kiedy usłyszysz dziwny dźwięk, padnij. Jaki dźwięk? Taki. Są różne rodzaje broni, ale ta ma największą moc. W uczcie kinomana Henry Fonda, Claudia Cardinale i Charles Bronson w kultowym westernie Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Jutro o 22:05. Czuję, że zaraz usłyszę dziwny dźwięk. Już. Pierwszych symptomów przeziębienia. Działaj od razu. Aspirin C z podwójnym działaniem przeciwzapalnym i witaminą C szybko zwalcza pierwsze objawy przeziębienia lub grypy. Rex, już nie pada! Aspirin C, tak się zwalcza pierwsze objawy i przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz telefon na kartę? Przejdź na Mixa lub abonament. A Sony Ericsson K310i z odtwarzaczem MP3, aparatem i wideo nagrywaniem otrzymasz za złotówkę. Zachowaj dotychczasowy numer. Zapraszamy do salonów sprzedaży. Nareszcie! Owoce mogą być z sobą w 100%, bo Yupi to sok bez żadnych dodatków. Poczujesz się pysznie i soczyście. Bądź Yupi, wybierz smak samych owoców. 100% soku, 0% cukru. Najlepszy powód do radości. Owoce są Yupi! Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Dni pochmurne, szare i wilgotne, ale za to coraz dłuższe. I całe szczęście, bo przyjemniej wyjść popołudniem na spacer, wiedząc, że ciemno zrobi się trochę później. Na przykład dziś dzień był dłuższy już o ponad godzinę od najkrótszego w roku. I z każdym dniem, drodzy Państwo, będzie coraz lepiej i coraz bliżej do wiosny, ale właściwie o tym za chwilę. Spójrzmy na mapy. Front, który przyniósł dzisiaj chmury i opady, jest już poza naszą wschodnią granicą. Przyjaśnienia przyniósł klin wyżowy, ale na krótko, bo jego miejsce zajmie następny front, który już teraz pędzi do nas nad Oceanu Arktycznego, zahaczy po drodze o Skandynawię i jutro zamelduje się u nas. Najmocniej da sobie znać się na zachodzie kraju.
a u nas w nocy sporo chmur i możliwy śnieg w Małopolsce i wzdłuż wschodniej granicy. Na pozostałym obszarze rozpogodzi się. Słaby mróz na Pomorzu, Podlasiu, w Małopolsce i Wielkopolsce. Wiatr początkowo dość silny i porywisty, jednak do rana zmniejszy prędkość. Przed południem pochmurno od Pomorza po Śląsk. Deszcz miejscami tak naprawdę bardzo niewielki. W pozostałej części kraju ranek powita słońcem. Słaby śnieg popada na Podkarpaciu. Ciśnienie jeszcze rośnie, ale w dzień zacznie spadać. W południe będzie 1007 hektopaskali. Na Pomorzu Zachodnim 6 stopni, w głębi kraju 4-5. W ciągu dnia chmury z opadami przesuną się na wschód, natomiast w województwach zachodnich zacznie się przejaśniać. W poniedziałek piękna pogoda powita mieszkańców Małopolski i Podkarpacia. Tam od rana będzie słonecznie. Im dalej na północ, tym więcej chmur i opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. W Suwałkach najchłodniej 2 stopnie. Najwięcej wskażą termometry we Wrocławiu 7 stopni. Jednak w ciągu dnia temperatura zacznie spadać. We wtorek dużo chmur i będzie padać śnieg. Słaby mróz tylko na Suwalszczyźnie. Poza tym około zera. Kolejne dni przyniosą sporo słońca, ale za to będzie mroźno. W nocy temperatura spadnie miejscami nawet do minus 15 stopni. Czy na samą myśl zrobiło się chłodniej? W takim razie muszę Państwa teraz ogrzać. Nie kołderką, ale cieplejszą informacją. Bowiem zapowiada się wczesna wiosna. Słynny świstak Phil z Pensylwanii nie zobaczył w piątek swojego cienia, a to oznacza szybkie nadejście tej pięknej, radosnej pory roku. Świstaki po raz pierwszy zaczęto obserwować w 1886 roku. Mimo upływu tak wielu lat, tradycja pozostała aktualna. Dodam jeszcze dla niewtajemniczonych, że świstak wychodzi, uwaga, ze swojej elektrycznie ogrzewanej norki. Być może stwierdził, że zużywa niepotrzebnie energię elektryczną, bo już prawie wiosna. Miłego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia. W 2006 roku Polacy wybrali Arkę. No i nic dziwnego. W 2003 i 2004 dzięki Arce zarobiłem najwięcej. Rok później to samo. W 2006 kolejny znakomity wynik. Właśnie dlatego takich jak ja jest coraz więcej. To przecież Arka zarobiła najwięcej spośród polskich funduszy zrównoważonych. Arka. Najchętniej wybierane fundusze inwestycyjne w Polsce. Przyjdź do BZWBK i zacznij wreszcie zarabiać. Tak samo jak ja. O. Już dosłownie za chwilę koncert Piosenka dla Europy. Krajowe eliminacje do konkursu Piosenki Eurowizji. Połączmy się na chwilę ze studiem numer 5 i sprawdźmy, jaka jest atmosfera w studiu na chwilę przed koncertem. Halo, halo, Paulina, Artur, jaka atmosfera jest u Was? Czy jest wystarczająco gorąco? Bardzo gorąco. Na razie rzeczywiście tutaj w studiu jest bardzo gorąco, głównie dzięki publiczności, ale gorąco jest również w green roomie, gdzie oczekują już artyści, którzy będą prezentować się dzisiaj właśnie na tej scenie. Jak Państwo słyszą, zima przepotworna. Zapraszamy, by Państwo się przekonali o tym już za parę chwil w Jedynce. I tak będzie przez ponad 2 godziny. Zostańcie z nami, to będą większe emocje niż na wszystkich piłkarskich spotkaniach dzisiaj, gdziekolwiek by się odbywały. Zapraszamy bardzo gorąco, spotykamy się dosłownie za chwilę. Zostańcie Państwo z nami i proszę przygotować telefony. Będą potrzebne do głosowania. To Państwo wybiorą naszego reprezentanta na tegorocznym konkursie Piosenki Eurowizji. Miłej zabawy. Wszyscy dookoła kichają. Ty możesz kichać na zimę. Dbaj o siebie. Wyzwanie Actimela trwa. Pij Actimel codziennie przez 2 tygodnie. Przekonaj się, jak działa na ciebie. Coś niewyraźnie dziś wyglądasz. Bo czuję się niewyraźnie. Od razu weź Rutinoskorbin.
Rutinoskorbin pomoże Ci zebrać wszystkie siły do obrony przed chorobą. Rutinoskorbin. Bierz jak Cię bierze. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Grypa? Przeziębienie? Sięgnij po Teraflu Extra Grip. Dzięki unikalnej formule już po pierwszej dawce poczujesz się lepiej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już za chwilę konkurs Eurowizji. Czy pokona żywioły? Czy sprawdzi się najnowsza technologia? Czy wystarczy sił, odporności i szczęścia? Kapitana Romana Paszkę w samotnym rejsie dookoła świata wspiera polska firma biotechnologiczna Bioton. Bioton Race.